czołem, ludziska! Ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami White Shadows. Gra, która myślę, że od samego początku będzie wam przypominała klasyki gatunku gier klimatycznych, platformowych, takich jak Limbo czy... O, właśnie, Limbo czy Inside. The Founder says... All animals are equal. Więc czy to, widzę, już od razu jest porównanie, już jest nawiązanie do Orwella? No właśnie, żyjemy w świecie wilków, gdzie Raven Girl próbuje uciec z despotycznego kraju. I tyle wiem o grze. 72 zł na Steamie. Tyle też jeszcze wiem o grze. Mniej więcej 2 do 4 godzin. To też jeszcze jest rzecz, którą wiem o grze, analizując pierwsze recenzje tej gry. A więc nie jest to gra długa. Miałem okazję, nie chciałem zagrać w demko, nie grałem w demko, bo miałem grać podczas festiwalu, ale w końcu tego nie zrobiłem. Czekając po prostu na pełną wersję, żeby zobaczyć, co tak naprawdę ta gra będzie sobą oferować. Na razie oferuje bardzo ładne wizualia, choć wszystko jest czarno-białe. To pewnie też z jakiegoś powodu. No właśnie, to jest chyba nasza bohaterka. Przynajmniej tak mi się wydaje. No jest to gra, która prawdopodobnie będzie od nas wymagała dużej ilości interpretacji tego, co się będzie działo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gra jest zrobiona w Unity, to też jeszcze wiem, a pora po tej gry. No i startuję oczywiście z pierwszym odcinkiem, kompletnie gry nie znając i pierwszy raz w ogóle idąc w prawo. Tak? Pierwsza styczność, całkowicie pierwsza styczność. Nawet jeszcze nie włączałem opcji, żeby zobaczyć, jak tam ustawienia. Więc po prostu zobaczmy. Raven Guilty. Okej. Okay. Mam coś wrażenie rzeczywiście, że tu będziemy mieli do czynienia właśnie z dość srogim i intensywnym interpretowaniem tego, co się będzie dzieje. Raven's Guilty. Czyli kruki są winne. Pani Kruczyca. To nasza główna bohaterka. No właśnie, tak sobie patrzę na to sterowanie. No nie jest to poziom Limbo Inside'a, bo oni tam znakomicie oskryptowali postać. Ale na razie chodzi się dość przyjemnie. Pytanie, czy są tu jakieś sekrety, czy są tu jakieś miejsca, które można uznać za tajemnicze. O co chodzi w fabule? Są dobre pytania. Ja mogę jakoś tu zaskoczyć. Zobaczmy, co się stanie. Chyba nie. Ale powiedziałbym, że zdecydowanie nie. Jak nie widzimy niczego poniżej, to widocznie nie ma sensu tam spadać, ale zobaczcie w ogóle jaka dziwna jest w ogóle konstrukcja tego świata, w sensie wszyscy żyją na jakichś wielkich filarach zasilanych nie wiadomo czym, nie wiadomo skąd. Light. Światło albo lekki. Może wiele znaczeń mieć. Life. Życie. Życie ma raczej jedno tylko znaczenie. Albo light life, w sensie lekkie życie. Albo światło życia. Widzę, że zjeżdżam. Tak, sterowanie trzeba przyznać. I sama animacja głównej bohaterki wydaje się zostawać troszkę do życzenia, tak sobie myślę. Czasami trochę czuję, jakby płynęła moja postać, a nie faktycznie się poruszała. No dobra, o co tu chodzi? Co teraz mam zrobić? Nie mogę pchać. Mogę kucać. Okej, dobra, nauczyłem się kucać. Patrzę, jakie inne przyciski. X! A no właśnie, X to jest jakiś przycisk funkcjonalny tutaj. Tylko dlaczego w żaden sposób tutaj gra nie sugeruje, że mam wcisnąć X-a? Czemu? Jakaś delikatna indykacja, cokolwiek, przydałaby się, nie? A czy X, bo gram na padzie od Xboxa. To też istotne. Nie gram na klawiaturze, gram na padzie. W takie gry najlepiej według mnie gra się właśnie na klawiaturze. Mogę przesuwać? Mogę. Okej, to intrygujące, bo mogę sobie przesuwać tę skrzynkę, więc zakładam, że trzeba będzie. Skoro mogę, to pewnie ją tutaj od razu wezmę. Tam jest jakaś drabinka, więc pewnie... No właśnie. Tak czy siak trzeba było. Zero tekstu. Bardzo ciche dźwięki, trzeba przyznać. Na razie bez muzyki. No wiecie, mam wrażenie właśnie, że moja postać tak troszkę jednak
widzę, że to ma dużo różnych takich fajnych animacji, ale troszkę czuję, jakby mi płynęła ta postać, żeby jakby nie była tak fajnie przyklejona do powierzchni, jak zwykle postacie w takich platformówkach są. Więc, no takie moje wrażenie pierwsze, tak? No ale wiecie, ja tych gier ograłem dość sporo. Szczególnie takich, tego typu. I trzeba przyznać, że taka rzecz rzuca się w oczy. Znaczy, rzuca się w palce w tym przypadku. Starałem się, jaki będzie poziom zagadek. W dół, okej. Dobra, i to tyle. Tam jest co? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest nawiązanie do Lonely Tunes. Tak się nazywał? Looney Tunes, przepraszam. Lonely Tunes, tak. Looney Tunes. Tam na górze właśnie. Tam też była postać... Różne postacie wychodziły właśnie z takiego okręgu i właśnie w takiej mniej więcej pozycji. Co to jest to? Aha! Okej, okay, chyba rozumiem. No właśnie, bo widać, że gra... Aha, nie, nic. Fajne miejsce na jakiś sekret. Gra stawia na artyzm przede wszystkim. Na bardzo charakterystyczną... W ogóle to jest skrzynka, okej. Okay. Na bardzo charakterystyczną... kreskę, można powiedzieć. Kreskę, no ale bardziej stylistykę graficzną, tak? Dość mocno charakterystyczną. Więc... Aha. Okej. Okay. Dobra, to był nieprzemyślany skok. Ale w sumie... Cóż ja mogę zrobić z tym? A, już wiem, co mogę zrobić. Dobra, już mnie chyba olśniło. Spróbujemy zrobić to tak, że postawimy na tej skrzynce... Na tej skrzynce postawimy... Czy mogę w ogóle teraz pewnie za nisko wciąż, tak żeby tam doskoczyć. Nie doskoczysz? Nie doskoczysz, okej. Okay. Postawimy drzwi. Tak, czyli zobaczymy... Wtedy będzie trochę wyżej, nie? To może oznaczać, że wtedy doskoczę. Chyba, że na przykład się coś cofnie. No właśnie. Okej, okay, ale to nie. To chyba nie do końca miało być tak. Coś tak czuję. Być może to miało być po to, że ja mogę wskoczyć z powrotem tu na górę. Czyli przesunąć tutaj... właśnie, przesunąć tutaj do góry. Przekombinowałem trochę, ale... Ale de facto doprowadziliśmy to do odpowiedniej... do odpowiedniego rozwiązania. Okej, okay, czyli no ta pierwsza jakby zagadka, powiedzmy, platformowa napawa mnie optymizmem, że są tutaj przemyślane rzeczy. Świat jest stworzony bardzo fajnie, tylko że no, z moich doświadczeń też wynika, że gry, które bardzo mocno są takie czarno-białe, nie wiem, czy do końca będą w jakiś sposób, wiecie, dobrze odebrane, w sensie, bo gry czarno-białe są takie, często takie depresyjne, mało ciekawe wizualnie. Miałem tak chociażby z grą Tome, gdzie widziałem wasze komentarze, że głównie przez to, że gra jest czarno-biała, to tak średnio wam się podobała przez to. Natomiast mamy Limbo, które było czarno-białe, Inside trochę odszedł od czerwieni. Plague Bird! To my? Plaga. Mega dziwne. To my jesteśmy ten Plague Bird? No, tak wyglądamy trochę, nie? Ptak plagi. Tak przynajmniej nas określają tutaj. Ciekawe, czy można na dół. No, ja jestem ciekawy, tak? Jestem po prostu ciekawy. A nie, nie. Moja ciekawość nie sprowadziła mnie do żadnego tajnego sekretu, ani nic. Ło. To fajne. No ten świat jest naprawdę bardzo, ale to bardzo... Ciekawy, w sensie intrygujący. Ale właśnie a propos tego koloru, tak? Z czarno-białymi różnie bywa. Co ciekawe w ogóle, dzień premiery tej gry, czyli 9 grudnia, jest w ogóle dniem premiery gier czarno-białych. Nie wiem, czy to jakoś tak się złożyło, bo jeszcze Wolfstride może kojarzycie. Będę prawdopodobnie niebawem robił z tego też odcinek.
jeśli oglądacie na bieżąco. Wolfstride to jest też gra taka RPG-owo bogata w fabułę, a jednocześnie posiada walki wielkich mechów, gdzie tam kupuje się części, instaluje się te części i w ogóle robi się bajery różne. Akurat to grałem maksymalnie tego, jak się dało, bo mnie wciągnęło. Ale jest to też trochę turówka. Powiem, że pod tym kątem może wam się nie spodobać, ale nie skupiamy się teraz na Wolfstride, zapraszam na odcinek. Jeżeli oglądacie to dawno temu, nie na bieżąco, to myślę, że odcinek już powstał. Orange. Dobre pomarańczowe, thumbs up for light. A no właśnie. Bright glow batteries, czyli to było napisane tam wcześniej. No i mamy zwierzęta. Przede wszystkim świnie. W Orwellu, przynajmniej w folwarku zwierzęcym, no pamiętamy pewnie, nie? Bardzo dobrze, że tam świnie ugadały się z ludźmi. Natomiast tutaj słyszałem o wilkach. Więc zobaczymy, o co chodzi z tymi wilkami. Bo to był taki oczywiście opis na Steamie. Wciskam przycisk. Dobrze, że nie był czerwony, bo bym nie wcisnął. Co? Kacip? Jakieś usta na górze. Jakaś świnia biegnie. To jest winda! They deserve it. Należy im się to. Wygląda na to, jakby tam jakiś młotek tłukł ptaszora. No dobra, tu jest pełno świń. Nie ma wilków, są świnie. Te usta źle wyglądają. Zdecydowanie źle. Nie mam złych, dobrych skojarzeń z tym elementem graficznym. Ale to mogę być tylko ja. Jak mnie oglądacie, to wiecie. Nic nowego. Młotki jakieś, kurcze. Gdzie myśmy w ogóle dojechali? Co to jest za miejsce? Zaraz na Bohadonodzor wyskoczy. Jeśli wiecie, co mam na myśli. O! To ja! Bardzo mnie ciekawi, czemu się tak dużo odniesień do mojej postaci. O co chodzi? Czemu? W sensie jestem uciekinierką i wszyscy wiedzą, że jestem uciekinierką i teraz wszyscy mnie szukają? O, świnie. Dużo świń. One? O, nie widziałem. Napisu może zaraz zobaczymy. Let there be light. Niech będzie światło, tak? Co nie robił z tymi świniami? What? One light buff per day. Kąpiel w świetle. Keeps the darkness away prawdopodobnie. I to jest oczywiście odniesienie, jak pewnie się domyślacie, one apple a day keeps coś tam, keeps illness away, jakoś nie pamiętam, jak dokładnie to szło. Taki English proverb. Powiedzenie takie angielskie. Na temat zdrowia. Tak, jest away. Zakładam, że to do tego jest odniesienie. Co? One jakoś są gdzieś transportowane, może to są jakieś mieszkania? Kurczę. No na pewno autorzy tej gry mieli fantazję, to trzeba im przyznać. Pytanie, ile jest gry w grze, a ile jest takiego, wiecie, doświadczenia artystycznego w takim tytule? Wow! A propos wilków. Wiecie, wilki jedzą świnie, nie? Między innymi. Za hierarchia... O, co tu się tu biegnie do mnie? Kim jesteś? Mały ziomeczku? Nie wiem, kim jesteś. Ale strasznie się trzęsiesz. Mam nadzieję, że O! Podniosłem go, okej. Okay. Mam nadzieję, że trzęsiesz się, bo jest ci zimno, albo jesteś w strachu, albo tak masz. A nie dlatego, że ci się glitchuje animacja... Chodzenia, bardzo ładne.
Bardzo ładne, tylko czemu pozbawione koloru? W sumie na razie przez długi okres idę po prostu w lewo i podziwiam widoki. Słuchajcie, zastanawiające jest to, to dopiero się sobie tak uderzyło, tak? Patrzę na długość gry. 2, 3, 4 godziny, w zależności od tego, jak szybko eksplorujecie. Choć jak widać, nie ma tu za dużo na razie przestojów. I 72 zł, czyli to już jest taka cena, wiecie, dość wysoka. Jak na produkcję na 2-3 godziny, prawdopodobnie jednokrotne przejście. Wręcz powiedziałbym, że nawet bardzo wysoka, ale na razie, wiecie, to jest tylko moje pierwsze wrażenie. Nie chcę oceniać. Za wcześnie. Ale chwilowo, jak widać, jedyne co robimy, to idziemy w lewo. Znaczy, no teraz idziemy w lewo, wcześniej szliśmy w prawo. O! Uwolnimy szmergielki małe. Chodźcie szmergielki, przez deskę przechodzicie. Wygląda jak takie małe, o wiecie co? Wow. To mogą być małe ptaszorki ogólnie, tak? Jesteśmy dużym ptakiem. Czy ja zbieram je? Tak się zastanawiam. Nie wiem, co się dzieje, ale... Mam wrażenie, że je zbieram, ale jakoś tak... Mega dziwnie je zbieram, nie? No widzicie, tak jakby, nie wiem, schylała się i nagle on znikał. Więc to bardzo dziwne jest, nie wiem, czy ja mam to... Oła! Chciałem sprawdzić, co się stanie. Auć! Tak, eksperymenty... Eksperymenty, jak widzicie, na pełnej świni w moim przypadku. O, też skakałeś, mały ziomeczku. O! O, to ciekawe, bo teraz... Teraz, patrzcie, podniosłem i wcale nie znikało mi pod pazuchą. Okej, dobra, czyli jakiś błąd musiał być wcześniej. Okej, już mamy glitche, bugi, okej. Niedobrze to wróży tej grze. Chociaż jest to na razie mały glitch, ale... No sami widzieliście, teraz nie znikają. Wcześniej naciskałem i dlatego tak się dziwiłem, że ta animacja tak... Że tak nagle po prostu znikają, nie? I koniec. Chodźcie, maluchy. Nie wiem, do czego idziecie, ale chodźcie. Dacie radę w ogóle przeskoczyć? Szczerze mówiąc... No dobra. Niech będzie, pisklaki. Light is life. Life is light. Light... No tak, light is life, life is light. Life is light! Na 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 na. Life is light. Na 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 na. Light is everything. Na 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 na. I znowu ja. Yes! Tam też było coś tam. Yes! O! Czy are you afraid of the darkness? Czy boisz się ciemności? One light buff a day keeps the darkness away. A widzicie, czyli jakby te kruki są uznawane za wrogów? Light is life, renew daily. Tylko 499. Taka przerwa na reklamę wyszła z tego. No faktycznie. A taka dziwnie wsadzona ta przerwa na reklamę. W środku spadania. Powered by the Ministry of... To mi się kojarzy z Beholderem teraz troszkę. O, coś włączyłem. A tu co to jest? Aha! Ministry of Light, no oczywiście. Co to robi jeszcze raz? Aha! Okej, okay, zamienia je. Więc trzeba je tak ułożyć, pewnie żeby się zapaliło całe. Spróbujmy zatem. W taki sposób zgasiłem całość. A to chyba nie o to chodziło. Teraz już nie ma znaczenia, jak to obrócę. Prawdopodobnie muszę to obrócić tak, żeby po prostu całe się zaświeciło, więc zakładam, że zrobimy tak. Obrócimy znowu. Walniemy jeszcze raz. O, i obrócimy jeszcze raz i będzie gitowa.
O, i będzie zapalone całe. Dobra. Coś uruchomiłem. O Jezu. Co to jest? Interaktywny bączek? O. Nie mogę tym sterować, to samo leci. Juglow. Ministry of Light. Ministerstwo Światła. Welcome to Fun World. No nie wiem, czy taki Fun World to jest bardzo mocno naciągane. Na razie mało fun. Dobra, przechodzące te tekstury, teraz ten samolot przeleciał przez łapę, tam mu się jeden śmigus zgliczowało. Muszę przyznać, że to jest w sumie pierwsza gra tych twórców, zresztą jak widzieliśmy po napisach wstępnych. Ale ma swoje potknięcia. I to widać już przy pierwszych minutach. Więc tym bardziej. Ja się zastanawiam. W takim wypadku, no ale halko. Drink Juglow. No cały czas każą mi pić. Czekajcie, bo nie wiem gdzie pójść, bo tam na drodze wziąłem przejście, nie? A i tam wilk jest na górze. Ale te świnie nie są szczęśliwe. Drink Juglow. Thank you for your service. No właśnie, chyba właśnie dlatego było zejście na dół, żebyśmy zobaczyli, że tutaj mnóstwo świń czeka w kolejce, żeby napić się Juglow. Może im każą pić to, cokolwiek z tym światem jest związane. The founder says, czyli znowu ten, który założył tę metropolię, to miasto, founder, tak? Wynalazca, założyciel. No dobra, gdybyśmy poszli od razu tu w dół, dlatego się obawiałem, nie wiedziałem gdzie pójść, żeby zobaczyć co tam się dzieje, bo byśmy w ogóle pominęli tamtą scenę. No dobra, ale teraz tu nic, rozumiem, tak? No na razie nie spotkałem żadnego miejsca, gdzie są jakieś sekrety, nic. Zero tajnych przejść, albo ich nie znalazłem, bo nie byłem świadomy, że są, albo ich po prostu nie ma. Gra jest pozbawiona sekretnych elementów. No to zawsze, wiecie, jakoś tam regrywalność zwiększa, jak jakieś sekrety są do znalezienia. O, tu nie znalazłem sekretu, tutaj zrobię, tutaj przejdę. Tutaj się wrócę, nie? Aha, tutaj są drabinki, okej. A co, pan tam piły, tam coś, ten Juglow? Nie zwróciłem uwagi, co tu się dzieje, zobaczę, co tu się dzieje. To wychodzi jakby... Coś tam się dzieje z nimi. Aha, one chyba... jadą jakimiś... windami? Coś tam się dzieje. Nie wiem, co oni... Wiecie co, nie mam pojęcia, co się dzieje z tą świnią dalej. Ale z jakiegoś powodu tam piszczą wręcz. No dobra, już widzę, że będę musiał jechać pewnie taką windą na dachu takiej windy, tak jak znam życie. No ten dźwięk nie, jest niepokojący. Wypełnia mnie lekką rozpaczą. Juglow. No dobra, zobaczymy. Nie mogę się rozglądać prawą gałką. Dobrze, wiecie co? Zróbmy jeszcze takie coś, bo ja nie sprawdzałem. Checkpoint Selection Settings. Zobaczmy, jakie są opcje ustawień. Language. Nie ma polskiego języka, ale tekstu nie jest za dużo. Subtitles. O! Czekajcie, subtitles są wyłączone. No może włączymy. Font Artistic Simple. Letterboxing. Damy. Font Size Large. Proszę bardzo. OK. Zawsze coś. 100% Graphic Settings. Ultra. VSync włączony. Resolution maksymalny. OK. No, to przekaźnie zobaczyliśmy jeszcze, jak wygląda sterowanie. Fakt, jeszcze co, jakieś tu podpisy. O! Juglow Power Drink approved by the Ministry of Light. Czyli w taki sposób pojawiają się napisy. Some bubs for light. Okej. Okay. Czyli napisy, myślałem, że są do tych tekstów, które puszczają. To napisy po prostu jest tłumaczenie, organic. Approved by the Ministry of Light. W taki sposób napisy. Czyli kciuk w górę. Ciekawe, że tam mogłem się dostać.
Tam można było może wskoczyć, tam z prawej strony. Łooo! Wait, nie takie proste. Aha. A tam bym pewnie spadł. Dobra. Różne trasy. O! I znowu młotek, który bije te małe pisklaczki. Czemu czepili się tak bardzo kruków? Czy ogólnie ptaków? Ale wyglądamy... No, Raven Girl nazywamy się, tak? To też wyczytałem dopiero z opisu Steama, nie? Na temat tego, jak... kim jest nasza główna bohaterka. Więc wiem, że kruczyca przynajmniej. Ale dowiedzieliśmy też, że tam kruki dziobały świnie i światło ma ich przed nimi chronić. No, tyle wiemy na razie. O, są właśnie, a propos małe pisklaczki. Rura z Mario. Aha. Coś się dzieje tu. Co trzy tiki? Wow! Co trzy tiki coś się dzieje. Chyba będziemy musieli tam wejść. Dobra, to jest chyba przepuszczanie. No może to jest jakieś przepuszczanie, ojde mi wlas na głowę. Spróbujemy. Oj, za szybko chciałem, nie? No dobra, ale nadal jestem ciekawy. W takim wypadku. Co jest tam na dole, nie? Zanim wejdę na górę. Ale nie wiem, czy dół to nie jest właśnie właściwa ścieżka. To co, dół wygląda na właściwą ścieżkę? Bo trzeba wszystko po prostu zdążyć. L, a tam light jest napisane, ok. Chciałem po prostu zobaczyć, czy jestem w stanie wejść tam na górę. Prawdopodobnie nie, ale ciekawość mnie zżera. Nie. No ten dźwięk też pojawia się dziwnie, bo pojawia się nagle. Zbyt nagle nawet. O, właśnie, nie? Tak, po prostu nagle. Ło, ziomeczek spadł. Oj, kolejny spadł. One life buff per day. Dobra. Na spokojnie zejdziemy, żeby nie upaść na łeb. Nic nie ma. No na razie nie widzę żadnych nawet wzmianek o tym, że miałoby coś być więcej. Czy miało być jakieś sekretne miejsca, czy jakieś przejścia. Tu cały czas, no właśnie, światło. No widzicie, że oni jakby jakoś, nie wiem, jakoś kąpiel w świetle robili dla nich. Aha. Okej, dobra. O nie, tu mnie wywaliło. Dobra, zrobimy test. A jednak nie. Za wysoko. Za wysoko spadłem, czyli muszę spaść delikatniej. To zrobię na szybko. Dobra, jestem. Okej. Możemy iść dalej, tam naświetlają cały czas kolegi świnie. Nic nie ma. Jest jakaś klapa? Widzę, że mogę się za to złapać, więc też mnie to ciekawi. O właśnie. Okej, coś otworzyłem. Pytanie, czy to jest właściwa ścieżka? Ha, tu też są jakieś rzeczy. O kurde. Jakaś zagadka. No dobra, zaraz zobaczymy, o co tam chodzi. Ale tu otworzyłem klapę, więc zobaczę, czy tu się coś się stanie, jak tu zajdę. Dużo małych śmiergielków, zobaczcie, jest. Jest też skrzynka. Druga skrzynka. I zasilanie. Dobra. Troszkę wygląda, jakbym miał użyć obu tych skrzynek. W ogóle tam światełko świeci się takie uśmiechnięte. Zakładam, że potrzebuję obu skrzynek. Sorry. Żeby jedną użyć do zasilania. Czegoś tam na górze.
A drugą, że można było wejść na górę po prostu. Okej. Zaraz coś się tu uruchomiło pewnie. Coś tu się będzie obracało, tak. Okej. O, co tu biega? Aha. Dobra, mogę coś tu zatrzymać. Potem puścić. Aha. Okej. Zagadeczka. Czyli to pokazuje, których zatrzymałem. Okej, prawdopodobnie będę musiał je postawić jedna za drugą, jak znam życie. Czyli trzeba będzie wszystko ułożyć do wilka, prawdopodobnie, tak zakładam. Czyli wilk bije myszy? Myszy biją... Są myszy? Myszy biją owce? Barany? Barany biją świnie. Czy to może pokazywać hierarchię? A przynajmniej tak mi się wydaje, że może pokazywać hierarchię, więc tu ułożymy równiutko. A może powiedzmy na razie tak. A to jest to? Też mogę coś tu przestawiać, tylko nie wiem jeszcze co. Może to jest prędkość? Jeszcze nie wiem, co to robi. Muszę przyznać, że nie wiem. Teraz zatrzymujemy tu. Dobra, czyli baranek też bokiem. No nie wiem, no tak mi się wydaje, że może to oznaczać, że owidzieć trzeba w linii, nie? Tylko, że to wszystko powinienem ustalać do wilka. Nie wiem, dlaczego ja ustalam to do siebie, zamiast ustalić to hamowaniem do wilka. Czyli innymi słowy, poczekać aż... Wilk pokazuje jakby... Wilk trochę pokazuje, jakby gdzie jest druga strona. A to chyba zatrzymaliśmy w ogóle wszystko. Tak, bo w sumie... A, bo na tej są dwie w jednym miejscu, dobra. Czaję. To są dwa na jednym okręgu. A tutaj mogę zatrzymać samego wilka też. Go wyrównać. A wydaje mi się, że wilk jest ok, to tylko baran mi został do poprawienia. Żeby go wyrównać. No i zobaczymy, czy to o to chodzi. Bo w sumie to nie wiem. Się okaże. Może tak, żeby było idealnie przed kamerą. O, ok, jest. Aha. I tam coś się zniszczy, ale... No bardzo boli mnie to. Nie no, ale to jest w ogóle... Wymyślili zagadkę, ale spójrzcie na to, jak te młotki biją. No przechodzą przez tekstury. Logika zagadki zepsuta. A co tu ma w ogóle stać? Może ja muszę stanąć tutaj? Nie, ale głupio myślę sobie, że to ja mam stanąć tu, ale coś tu musi stanąć. No nie wiem, zobaczymy, czy to muszę być ja. Się okaże, bo widzieliście, że tam były znaczki, że... W sumie... Świnia tłukła mnie. Yes, I deserve it. O! Należało mi się to, tam taki achievement. I wchodzę do klatki? What? Nie no, ale bardzo mi się nie podobał fakt, że ta zagadka była tak wymyślana, że po prostu przechodzą tekstury tych mózgów przez siebie. To w ogóle jakby... No smutne, że to tak zrobione jest. To mi się nie podoba bardzo. Chapter 1. Plague Birds. Czyli dopiero teraz mamy chapter pierwszy. Dopiero teraz. Okej. Okay. The writing on the wall. To też jest na nawiązaniem do piosenki? Tak mi się wydaje. Na razie widać, że gra jest... A może ten prolog był pozbawiony być jakichś sekretnych przejść, miejsc czy coś takiego? Nic nie było dodatkowego, no ja zwracam uwagę na takie rzeczy, tak? Bo zawsze dodatkowa jakby element, który mnie po prostu ciekawi, tak? Skoro masz... Ja wychodzę z założenia takiego. Czy może wy macie inne podejście do tego typu gier, ale... Skoro masz już gotowy świat, przygotowaną grę i fajne elementy... Baw się formą.
Wymyśl coś niestandardowego do zagadki, którą już masz. Tak? Masz wszystko gotowe, wystarczy tylko w których miejscach do gotowego świata dodać jakąś kolejną drogę, która coś ci więcej pokaże, coś ukryje, coś więcej na przykład zainwestujesz w opowiedzenie historii. Tak? Zdradzanie jakiegoś lore, zbieranie jakichś pocztówek, jakichś może informacji, wycinków z gazet, zdjęć, cokolwiek. Szczególnie przy grze, która ma bardzo, bardzo mało tekstu. Bardzo oszczędna jest w tekst, tak? Że jakby... O! Okej. Okay. Nie wiem co, nie wiem czego się spodziewałem. No nie, tu też nic nie ma. Ale no kurczę, wiecie. Oho. Ale wszedłem gdzieś wysoko, nie? Gra mnie jakoś przed tym nie za bardzo uchroniła. Aż wręcz mam ochotę spróbować raz jeszcze. A może znajdę coś, czego twórcy nie przewidzieli. Tak? Może. Spróbuję wejść. Widać, że ewidentnie tutaj nic nie ma, ale... No pies wie. Wilk wie w tym przypadku. Dalej długo. No może by tam można było skoczyć jeszcze czy coś, ale... A, jeszcze muszę się... Ojej, ojej, to jest długa droga w dół. Trzeba przyznać. To teraz pewnie będzie atakować. Sa, pociąg! No niestety. Woo! Dobra. Artystycznie. Czyli de facto powinniśmy raczej iść zanim się zamknąć. To będzie takie dość... Takie... To jest moim zdaniem test na cierpliwość, tak? Bo ja bym chciał zejść ze dwa poziomy zawsze w dół. A tu coś czuję, że jak widzicie, jestem w stanie max jeden poziom zejść. Chociaż może dwa się uda, ale boję się, że jak tam zlecę zanim zejść, zamiast zejść, to będzie po mnie. Ale widzicie, że to jest dokładnie powielanie tych samych kroków. Czyli wejdź, przejdź, zejdź. Nie dotykam ściany wcale, widzicie? A rączki moje są niby na ścianie, czyli... Jakby tak zwane hitboxy tamtej ściany nie do końca są ustawione tak, żeby było! Dobrze. No i najgorsze w tej zagadce właśnie to. Wow! To było dobre. O, patrzcie, no! Parkour! Birdpour bym powiedział nawet. Dobra, odkryłem ciekawszy sposób na przechodzenie tego. Okej, okay, przy okazji. Ale to wszystko przez to, że jestem niecierpliwym graczem. I sobie tutaj, proszę bardzo, kombinuję, jak to zrobić szybciej. No nie! I teraz nie wiadomo, ile mógłbym takich szczebelków spaść, tak? Uuu! Ale można, widzę, wykombinować tak... No, szanowni państwo, udało się przy jednym przejechaniu pociągu trzy razy zejść niżej, więc... Jest jakieś odkrycie. Taki speedrun, bym powiedział. No, parkour, birdpour, wszystko pięknie. Jak widzicie, jest to realne, ale teraz już na spokojnie. Już jesteśmy blisko końca. Więc nie chcę już, wiecie, tutaj za bardzo popłynąć. Poczekamy sobie na ten pociąg. Niech sobie przejedzie. A ja sobie spokojnie spadnę. Wow! Łoż, panie, nie byłem gotowy na to. Dobrze, że nie przejeżdżało przez twarz. Byłoby gorzej. Byłoby gorzej. Coś przed monitorem przejechało. Aha, no tak, bo to tędy... Tak, bo ta kolejka jest podwieszona teraz na suficie. No dobra, to fakt. Trzeba to będzie kucnąć. Czuję się, jakbym szedł przez metro. Ale to przejeżdżające szybko przed ekranem tamto metro, czy ten pociąg, taki trochę nie do końca fajny, bo to trochę wygląda jakby jakieś szybkie miganie obrazów, takie... Kurczę... Troszkę też czuję, że nie potrzebuję tam przyjeżdża przed ekranem coś. Cyk. Okej, teraz się przyda tutaj. No i znowu, piękne miejsce, żeby tam po lewej stronie zrobić coś, żeby można poszukać. W Little Nightmares były takie rzeczy, w Inside'ie, w Limbo, w innych grach tego typu, które teraz nie przypomnę sobie nazw, ale takie najbardziej popularne padam. Jedynka i dwójka Little Nightmares chciałem jeszcze zaznaczyć.
Nie, nie wiem jak, jak skonstruuję tytuł. To jest niepotrzebne według mnie. Tak, tylko niepotrzebne tak leci na twarz. Nie wiem jak skonstruuję jeszcze w tym momencie tytuł tego filmu. Ale obstawiam, że coś w stylu. Na pewno nawiążę pewnie do Limbo i do Little Nightmares, może do tego. No zresztą wy widzicie jak nawiązałem. Bring the plague. I bring the plague. I am a raven. Aha, czyli jestem krukiem, przenoszę plagę, przenoszę chorobę, tak? Światło ma nas uchronić przed chorobą. Aha. Światło ma nas uchronić przed chorobą z ptaszorów. No, ale w każdym razie kończąc myśl, nie wiem jak nazwałem ten film, ale chodzi mi o to, że prawdopodobnie mógłbym coś wymyślić w stylu następca Limbo i Inside'a, tak? Te sprawy. Natomiast ja już tutaj widzę, że mimo, że fajnie pracuje kamera, fajnie to wszystko jakby wygląda. Czy to w ogóle ta moja kruczyca wygląda, dosłownie wygląda, jakby to był po prostu chodzący po prostu, jak to się określa ładnie w nomenklaturze tworzenia modeli 3D, jakby zarys postaci, na którą nie nałożone jest nic, żadna tekstura, żadne cieniowanie, żaden kolor, nic. Tylko po prostu sobie jest. Nie? Wow! I klasyczna muzyka już jest. To jest Lot Trzmieli. Nie Lot Trzmieli. Lot Trzmieli to jest? Poprawcie mnie, przepraszam, jeśli się mylę. O kurde, ale to fajnie. No, ale widzicie, a z jednej strony tutaj trochę narzekam. Kilka rzeczy mi się nie podoba, ale są elementy, które mi się bardzo podobają. Na przykład ten element bardzo fajny jest. I w ogóle wygląda to świetnie, tak? Tutaj nie ma się co przyczepić. Mocne strony tej gry? Strona wizualna? Pomysł? Muzyka? Klasyczna? Tam też mógł być jakiś sekret w sumie. No co, ciekaw, czy ja sekretu po prostu nie znajduję, czy ich nie ma? No może są. Tam jest co? Nie wiem, co napisane jest. Juglow? A! Juglow! Okej, okay, jasne. Chyba będę musiał zeskoczyć na niższy poziom, tak coś czuję. Tak, jedziemy w drugą stronę. Muzyczka sobie przygrywa. Ale myślę, że można. Mógłbym w pełni, jakby świadomością słów swych, powiedzieć, że gra ma za dużo takiego pustego gameplayu. Na przykład znakomicie. Ojoj! Dobra, widzę kolejna. Ok! W sensie chodzi mi o to, że powinno być troszkę więcej gry w grze, ale tutaj zlamię. Aha, no właśnie. I tyle. Aha! A, i od początku cała sekwencja. No widzicie, tak właśnie. Więc moi drodzy. To były słowa, słowem końca. O, tak idealnie sobie tu staniemy, żeby rura mnie zasłaniała. Czy się uda ustawić tak kamerę? Może się uda, może nie. Słowami końca. Nie trafiłem. Zastanawiałem się też, czy będę chciał zrobić z tej gry, wiecie, serię, przejść całość nawet. Czy zrobić jeden odcinek pokazowy. Zwykle w takich grach, których kompletnie nie mam pojęcia, pierwszy raz mam styczność. Stwierdzam to na końcu odcinka. No i dotarliśmy do końca odcinka i stwierdzam, że wydaje mi się, że mimo tego, że widzę tu potencjał, nie jest to dla mnie gra, która mnie aż tak zaintrygowała, czy aż tak mocno wciągnęła po tych pierwszych 45 minutach, żebym czuł ochotę przechodzić ją dalej. Nie wiem, czy wy podzielacie moją opinię, czy nie, ale w takim wypadku wyjdzie z tego, nie wiem, minigraszka albo rzut grałko, jeszcze się zastanowię, zresztą wy już wiecie, tak jak mówię, a ja sobie na razie tutaj dywaguję. Czegoś tej grze mi brakuje do tego, żebym chciał ją, wiecie, ograć mocniej, poznać bardziej. Nawet nie chodzi o ten brak sekretów, tylko właśnie, no te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, tak? Są rzeczy, które mi się podobają, ale też są rzeczy, które mi się nie do końca podobają. Natomiast pamiętajcie, że moja opinia jest tylko moją opinią. Subiektywną w ciul, tak? Musicie sami sobie na bazie tego, co widzieliście u mnie, wyrobić opinię, czy chcielibyście sobie tę grę kupić i w nią sobie samej pograć, tak? Widzieliście sam początek? Więc pytanie, co jest dalej? Czy się rozkręci, czy się nie rozkręci? Może ktoś z was już grał? Ja z chęcią się dowiem.
ale wydaje mi się, że akurat w przypadku tej gry jeden odcinek mi zdecydowanie wystarczy. Więc, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, oczywiście czekam też na waszą opinię. W czym się ze mną zgadzacie, w czym się ze mną nie zgadzacie. A ja tymczasem dokończę jeszcze ten element jazdy po pociągami. Żeby zakończyć jakoś nie tak, wiecie, w środku tej zagadki. Zagadki, czy tej sekwencji może bardziej, bo to zagadką nazwać nie można. O, ładny przewrót. No właśnie, widać, że twórcy próbowali, o widzicie, ma ja też patrzę na to tak od strony technicznej. Ta postać ma dużo takich różnych ruchów, nie? Tutaj sobie gdzieś... Ło, panie! Tu sobie gdzieś skoczy, tu sobie gdzieś się przeroluje! W ostatniej chwili. O, to faktycznie jest taki element zręcznościowy, bym powiedział nawet. O, fajne. Ale właśnie jakoś tak... Czuję bardzo taką sinusoidę grając w nią, tak? Czyli z jednej strony rzeczywiście fajne elementy, a z drugiej potem biegniemy przez 5 minut w lewo, patrząc oczywiście, obserwując całe otoczenie, ale to tyle. Nic więcej. O, a gdzie jest drugi? Aha! Dopiero jechał. Okej, okay. Na szczęście mamy checkpoint. To jest jakiś plus sytuacji, bo mogę poczekać na następny pociąg. Ale wydaje mi się, że w takim wypadku będę musiał chyba... Coś czuję, że tutaj bardziej... Bardziej tutaj jednak na tyły... A, tu jedzie, proszę bardzo. Tu nadciąga dopiero ten pojazd. Cyk. No dobra. Jakieś baloniki. Tamten pojechał sobie w górę. A tu jedziemy dalej. O, tu w ogóle chyba jest stacja już. Thumb ups for life, czyli kciuki w górę za... Za życie. Albo kciuk w górę dla życia. Jakie oko, oko, tak to oko mi się kojarzy. Wygląda trochę jak oko, o Jezu. Wilk mnie pożera. O, to intrygujące. No właśnie estetyka, pomysł, świat przedstawiony, to jest największy plus tej produkcji, tak? Battery makers since... Nie wiadomo od którego, dlatego będzie czarno-biały, bo to stare lata, więc na pewno nie do tego. A tam na dole, patrzcie, kruków, przepraszam. Z tym Raven zawsze jest dylemat. Znaczy z Raven nie, chyba z Crow jest większy dylemat. Czyli tutaj jest koniec trasy i tu jest w końcu mnóstwo... Mnóstwo, patrzcie... Moich! Ale tutaj, ujaj, to dużych, kurczę, wron. Dźwięki. No więc moi drodzy, no właśnie na tej bazie to jest dobrą rzecz, żeby zakończyć, jak was zaintrygowało, co dalej może się dziać. To tak jak mówię, wspierajcie twórców, grajcie w gry, które lubicie, zagrajcie. Ja swoją misję spełniłem, pokazałem wam tę grę, powiedziałem co o niej sądzę. A wy musicie zdecydować sami, włączając swoje własne umysły, nie żeby wam jakiś youtuber, jakiś człowiek zza ekranu decydował, co macie grać, a co nie. Zdecydować, czy wam się to podoba, czy nie. Dziękuję wam serdecznie za to. Wielka piona. Do zobaczenia w innych grach. Cześć.